A dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Ja śniadaniowo się z wami witam. Dzisiaj taki duży talerz, nie wiem dlaczego, ale na tym dużym talerzu jest duży orzech. Ten orzech zawsze przypomina mi moją ósemkę. Jak byłam usuwać w zasadzie chirurgicznie ósemki, to jak pani mi ją później pokazała, to ona mniej więcej wyglądała tak. No dobra, trochę koloryzuję, ale mniej więcej. Okej, także dzisiaj na śniadanie, zobaczcie. Ja oczywiście ciągle jeszcze niedomagająca. Mam pół awokado, trzy oliwki, czerwoną cebulę. Tutaj czosnek, który muszę rozłożyć po całym pomidorze, bo mi wypali wszystko. Czarnuszka, sól, pieprz i oczywiście oliwa. A do pijaństwa będzie pokrzywa. Nawet nie wiem, kiedy rymuję, ale takie mam ukryte talenty. Pokrzywa, ale tylko pół filiżanki, bo ona mi przestygnie i ja sobie do niej doleję moich ziółek przepysznych. No, może takich nieprzepysznych, ale bardzo dobrych. Hej, hej, dzień dobry, jak wyglądam? Jak według was? Lepiej, gorzej? No chyba tak bez zmian, co nie? Ale za to mam głos taki fajny, taki mam głos, który lubię. To jest jedyny plus, kiedy ja jestem przeziębiona, zawsze mam taki głos. Życzyłabym sobie, żeby został ze mną na zawsze. No, podoba mi się. Ale niestety Pan Bóg nie obdarzył mnie takim fajnym głosem. W ogóle to ja wam powiem, że jak ja nagrałam pierwszy film, odsłuchałam tego, jak mój głos brzmi w, no, gdzieś tam w kamerze, nie wiem, na laptopie. Ja pierdzielę. I ja po prostu stwierdziłam, że tego filmu nie wrzucę, bo ten głos mój jest tak brzydki i tak okropny. No teraz już do niego przywykłam, ale on też nie brzmi tak jak mój głos na żywo. Dokładnie, bo no ja słyszę jak mówię, a słyszę jak mówię na przykład na filmie, więc to jednak wszystko zmienia. No ale cóż, co ja mam z tym poradzić, nie? No, na mili się z wami kontaktowała nie będę. Teraz, jak mówię, przyzwyczaiłam się, nie przeszkadza mi to, ale pierwsze moje filmy, jak patrzyłam na siebie, jak ja się zachowuję, jakie ja robię, wiecie, jakieś tam miny, gesty, taka byłam bardzo... W ogóle, co ja wam powiem, bo teraz mi tak przyszło do głowy, że pierwsze filmy, które ja nagrywałam, kosztowały mnie, podejrzewam, że też innych youtuberów też, masę nerwów. Ja jak wiedziałam, że będę nagrywała film, wtedy nie robiłam tego codziennie, to po prostu miałam tak mokre plecy, taka byłam zestresowana i tak to przeżywałam, że jak odpalałam tę kamerę, to był taki stres, potem już gadałam normalnie, ale bardzo szybko mi to minęło, po prostu weszłam w to jak w masło. Ale no, było trochę stresu, no ale sami sobie z tego zdajecie sprawę. Dobrze, ja dzisiaj różowa, piękna bluza moja. Bluzę tę dostałam z Ocean Apart chyba ze 2 lata temu, a może i dalej. Jeszcze tam daleko, daleko w Mikulicach. Mogłam sobie powybierać. Ja oczywiście wybrałam takie rzeczy, w których chodzę, żadnych tam, nie wiem, nie brałam leginsów, jakichś takich topów, biustonoszy. Bo ja tych sportowych, ja tego nie noszę, więc na co mi to? No ja rzuciłam się na dresy, na bluzy i początkowo wzięłam eski i zobaczcie, te eski są naprawdę u nich spore, więc mam jeszcze taką czerwoną i tą eskę dałam mężowi i też dałam mu taką granatową, niebieską fajną z kapturem, a potem już drugim razem wiedziałam, że są za duże, więc zamawiałam X eski, także jedyne co jakbyście tam kiedyś zamawiali, to no to bierzcie takie mniejsze rozmiary, bo tam jest po prostu to, co widzicie, ale taka szeroka bluza. I powiem wam, że od 2 lat mam tę bluzę. Często w niej chodzę przez jesień, zimę, wiosnę. Ona się nie spiera, nic się tutaj pod szyją złego nie dzieje. Wszystkie te bluzy w zasadzie mam, wszystkie spodnie dresowe. Jedyna bluza, która padła, to taka niebieska właśnie z kapturem. Artur mi ją wziął do pracy, no to wiecie, nie ma takich możliwości, żeby jakiś ciuch przetrwał to, co się z tą bluzą działo, więc ona się totalnie sprała. I taka się zrobiła już, no ale to ona była, wiecie, prana non stop, w zasadzie co 2 dni. A ja na przykład mam tak, że jak zakładam tę bluzę i pod spodem mam tutaj na przykład taki, no taką koszulkę na szeleczkach, ja ją ściągnę na przykład, nie wiem, za 2 godziny, bo się przebiorę, będzie mi gorąco, to ja nie wrzucam tej bluzy do pralki, no bo uważam, trochę bez sensu, nie? Albo na przykład zakładam czasem bluzę, idąc na zakupy, ale jak przychodzę, to ją ściągam. Więc ja po prostu tę bluzę odwieszam do szafy. Ja wiem, że tam są jakieś zarazki, że tam ludzie, że w ogóle ktoś tam huchnął, piernął, ale bez przesady, no bez przesady. Jak tam jestem, to też osiada mi to na włosach i co, lecę od razu myć głowę? No nie. A w tym czasie zaparzyła się moja kawka w kubku z Sinsay. Uwielbiam go.
No i tak, zabieram ją. Zobaczcie, nauczyłam się pić bez mleka, widzicie? Wszystkiego da się nauczyć, do wszystkiego człowiek się przyzwyczai. Tylko trzeba chcieć. Zobaczcie, jaki mam piękny klimacik. Uwielbiam tę lampkę. Ona jest z Ikei, jest jeszcze dostępna, ale w ogóle ostatnio mam jakąś fazę i mam ochotę na lampę solną, taką, wiecie, może jak połowa tej. No, na Allegro widziałam, jest dużo. I, ale taką do kontaktu, taką prawdziwą solną lampę i postawię ją sobie w sypialni. Niech ona tam roznosi swoje dobre właściwości. A co do kawy, to wiecie co? W ogóle, jak to jest? Jeszcze miesiąc temu, jakby ktoś mi zaproponował kawę bez mleka, to bym nie wypiła. W ogóle jak brałam łyk takiej kawy czarnej, to było mi niedobrze. Jakoś tak kompletnie mi to nie odpowiadało i dla mnie kawa to tylko była z mlekiem. I zobaczcie, nie chciałam z kawy rezygnować, a chciałam rezygnować z mleka. Żadne roślinne mi nie wchodziło, więc pewnego dnia po prostu wypiłam troszkę, tak może nawet nie całą filiżankę. No, nie powiem, że mi jakoś super smakowała, ale drugiego dnia zrobiłam, trzeciego dnia, a czwartego dnia i kolejnego ja nawet się nie zastanawiałam nad tym, że potrzebuję mleka do kawy. Po prostu ona mi teraz tak smakuje, jak wcześniej kawa z mlekiem, bo do wszystkiego się, kurde, można przyzwyczaić, naprawdę. Czasem mówimy, coś nie jest w moim stylu, nie lubię tego koloru, ja na przykład nie lubię koloru fioletowego, nie lubię, ale mam bardzo mało rzeczy fioletowych. Ale no, na przykład ostatnio sweterek miałam fioletowy i wiecie, faktycznie jak go założę, to wyglądam gorzej. Mnie jest dobrze w różu, w czerwieni, w bieli, w czerni, to są takie moje kolory. Ale kurczę, mam ten sweterek i bardzo go lubię, to jest taki długi, długi sweter. Bardzo go lubię i często go noszę i w sumie nawet nie zwracam uwagi na to, że jest fioletowy. No, także kurczę, Boże, przykuł mi burczy, dziewczyny, chłopaki. A dlaczego? A bo zjadłam tylko to awokado, tego pomidorka, no i już minęło trochę czasu i co? I ja głodna jestem jakaś taka dzisiaj. No, ale to dobrze, jak jestem głodna, to znaczy, że wracam do sił. I dobrze się czuję, wiecie? Dobrze się czuję. W porównaniu do wczorajszego popołudnia i wieczoru to bardzo dobrze się czuję. Ale mam dzisiaj ogólnie w sobie taką chęć jakiejś, nie wiem, zmiany, coś, już bym zmieniła zasłony, już bym coś przemeblowała. Tak mi się... O, dziś to na przykład bym poszła do Pepco. Jezu, jak ja bym poszłabym dziś do Pepco, bo na pewno bym sobie jakieś pierdoletki kupiła. I to jest właśnie taki moment. Cały czas będziesz myślała, nie, ja jestem minimalistką, ja nie potrzebuję. My tak mamy często, kobiety. Ja nie potrzebuję, ja już nie kupuję. Po co mi to kolejne pierdoły? I nagle przychodzi ten jeden dzień, nie wiadomo skąd, i ty masz potrzebę sobie coś kupić. I tak jest na przykład z ciuchami. Wiecie, że ja mało kupuję ciuchów. Naprawdę, noszę, donoszę, aż styram do końca. Ale przyjdzie taki czas, taka myśl do głowy. Chcę kupić sobie to i to. I po prostu i nie wygrasz. Po prostu chcesz i koniec. Ale myślę, że życie też jest po to, żeby czasem, no, nie wiem, no, rozpieścić siebie jakimś nawet małym zakupem z Pepco. Ale powiem wam więcej. Ja sobie tak ostatnio myślałam o tym Pepco. Nie wiem dlaczego o Pepco, bo Pepco jest takie najbardziej chyba znane. Chociaż no, Action i tak dalej. Ale wiecie, o co mi chodzi? Jak ja sobie przypominam, właśnie ostatnio jak o tych firankach zaczęłam gadać, to miałam wam o tym mówić. Jak ja sobie przypominam mój dom rodzinny. I ja nie pamiętam, żeby czegoś tam w tym domu brakowało pod kątem, nie wiem, pościeli, zasłon, firan, jakieś tam zastawy. Wszystko było i na święta, i na co dzień, i dużo sztućców. No, wiecie, wszystkiego było. Ale wiadomo, że nie było takich możliwości, tak, nie można było sobie tak pójść do sklepu i do takiego Pepco i wybierać, przebierać jeszcze w naszym małym miasteczku Przeworsk, to tam wiadomo, tych sklepów jak na lekarstwo. No, ale były takie sklepy, gdzie, nie wiem, i torebki były, i ciuchy, i przecież jakaś tam zestawa, no różne tego typu pierdoletki do domu. Ale ja nie pamiętam, żeby moja mama raz w miesiącu, czy raz na pół roku, czy nawet raz na rok latała do miasta i przynosiła, no, hol zakupowy z, powiedzmy tam, z Pepco, nie? A hol zakupowy od Jaśka, był taki sklep, jak go się nazywał? U Wojtka, był sklep u Wojtka i tam się wchodziło, były takie długie rzędy między półkami, można było sobie wziąć koszyk i paniusia zapieprzała mnie, tam były gwoździe, tam były, nie wiem, ceraty na stół, tam wszystko było, nie?
No to tam jak się szło, to się szło po coś konkretnie, bo było potrzebne, ale nie tak, że wiecie, wchodzę sobie, idę sobie zobaczyć, co jest u Wojtka, no kupię sobie to, kupię to. U nas wszystko było i niczego nie trzeba było nowego i moja mama nie przynosiła nowego kubka, nowych ściereczek, w ogóle jak już coś takiego nowego do domu wchodziło, słuchajcie, to było święto, w ogóle każdy się jarał, nie wiem, kup nowy dywan, po x latach nowy dywan się kupiło. No ten dywan najpierw musiał odstać swoje za szafą, bo żal go rozłożyć. Później jak go mama już rozłożyła, to babcia go zwijała pod stół, bo były kłótnie z tego powodu, bo no szkoda przecież, jest nowy, więc nie wiem po co go w ogóle kupowali. No i wszystko było takie, ale wiecie, też były rzeczy, które były niezniszczalne, wszystko było porządne, wszystko było na lata i nikt nie biegał i nie kupował, a my teraz jesteśmy nauczeni, że no są te sklepy, no wszyscy, bo to wiecie, bo to jest takie, inni kupują i to jest najgorsze, jak widzisz, Boże, ona sobie kupiła nowe, no kupiłam sobie nową torebkę i nowy portfel, kurde, no mnie już też od środka, nie, kurde, ona sobie kupiła, no ja też sobie kupię i to jest takie nakręcanie się, te reklamy, te wiecie, te sklepy, po prostu, albo jak zobaczcie, ile jest słodyczy. Na mnie to zawsze działało i ostatnio byłam w Lidlu i tak stałam i wiecie co, nawet nie chodzi o to, że nie wiem, nie chcę teraz jeść słodyczy, bo walczę oczywiście o zdrowie, tylko już mi przeszło. Tak pomyślałam, kurczę, tu, wszędzie te półeczki przy tej kasie, kurczę, ja nie chcę. I wiecie co, to jest tak właśnie robione, żeby nas kusić, żeby nas zachęcać. A czy to jest tak naprawdę potrzebne? No, jest potrzebne się czasem rozpieścić. Czasem jest potrzebne zjeść całą czekoladę, czasem, nie wiem, jest potrzebne coś, co jest nam niepotrzebne, bo to są takie małe radości dnia codziennego. I wiecie, ja na przykład pójdę sobie i zobaczę ładne kubki gdzieś tam i kupię sobie ten kubek i to nie jest jakaś wielka strata finansowa, a gdzieś tam ta radość przez chwilę jest. No i tak to właśnie wygląda. Ale tak to, no czasy się bardzo mocno zmieniły i teraz wiecie, dużo kupujemy online, zamawiamy, a to nowe firanki, a to nowe zasłonki, a to nowy kocyk. Boże, wiecie co, u mnie były chyba 3 czy 4 takie koce, pamiętam, takie pasy, jeden był w kratę. Ja sobie czasem brałam te koce na ogród, na trawę, żeby, no wiadomo, tego nie bierz, bo ten jest porządny, ten jest na trawę, ten jest na łóżko. Boże, no to te koce były latami, nikt nowego koca nie kupował, nie? A teraz to co chwilę kocyk, poszebeczka, podusia, no zupełnie inny świat. A zobaczcie teraz, jak zasłoniłam rolety, zgasiłam lampę, jaki fajny klimacik daje ta lampka. A tutaj tworzą się placki ziemniaczane i dzisiaj będą z koperkiem i z marchewką. Ja lubię sobie dotrzeć albo właśnie marchewki, albo jakiś tam innych jarzynek, czasem pietruszkę można jeszcze tutaj zetrzeć. Jest cebula, tarta na tarce, jest dużo czosnku, już wymieszałam z jednym jajkiem. No i jak widzicie, placki są tarte, ziemniaki są tarte na grubych oczkach, bo ja tak lubię, wtedy są chrupiące i fajne. W ogóle nie lubię tej konsystencji takiej paciowatej. Także tutaj teraz odrobina mąki, dosłownie odrobina, bo tutaj się, jak widzicie, wszystko ładnie trzyma. I dzięki temu, że są właśnie tarte na grubych oczkach, nie potrzeba dużo mąki. Sypnę ciutek, jest sól, jest pieprz, jest troszeczkę kurkumy i smażymy. Mam cały czerwony nos i jakiś taki mikrokaszel mnie zaczyna męczyć. Ale kaszel to już jest taki ostatni objaw, nie? Więc oby szybko wszystko się przetarabaniło. Jutro wraca mój małżonek i w ogóle mieliśmy taki plan, że pójdziemy sobie do kina. Mieliśmy iść w tamtym tygodniu. Co prawda nie było nic takiego jakiegoś super ciekawego, ale my sobie od czasu do czasu do kina wyskoczymy. Natomiast ja nigdy wtedy nie biorę kamery i nie kameruję tego, nie robię z tego jakiegoś wydarzenia. W ogóle czasem ktoś na przykład, słuchajcie, kiedyś dostałam taki, ja wiem, że to był bardzo złośliwy komentarz, był bardzo złośliwy, dlatego ja na niego nie odpisałam, oczywiście go opublikowałam i pewnie gdzieś tam jeszcze wisi. Rzuciłam jakiś film, gdzieś byliśmy, już nie pamiętam teraz gdzie, czy tam z miasta, czy no nie wiem. I ten komentarz brzmiał mniej więcej tak: o, to jednak wychodzisz z domu. Słuchajcie, przecież nikt głupi nie jest i chyba nikt nie wierzy w to, że ja nie wychodzę z domu.
Oczywiście pomijając fakt spacerów z Brunkiem. No, ale ja wam powiem, że mój kanał zawsze polegał na tym, że ja sobie siedzę i gadam. I ja tak bardzo lubię nagrywać i taki jest zamysł mojego kanału i on zawsze tak wyglądał. I czasem gdzieś tam jakieś przebitki, czy to nie wiem, z miasta, czy ze spaceru, czy ze sklepu, czy z drogi gdzieś tam, z samochodu, jedynie urozmaicały i urozmaicają te nasze pogadanki tutaj domowe. Ale czy to oznacza, że ja, nie wiem, nie chodzę do kina, albo no teraz chodzę częściej, bo w Mikulicach fakt faktem bardzo rzadko chodziliśmy do kina. Był taki okres, kiedy chodziliśmy często, ponieważ szkoda było zmarnować bilety, bo Artur miał w pracy dużo biletów do kina i wtedy przez jakiś czas chodziliśmy, ale też wam jakoś za bardzo o tym nie donosiłam. I po prostu chodzi o to, że ja dużo rzeczy robię, których nie pokazuję na kanale i na przykład ostatnio jechałam do Joli, nie nagrywałam tego, ale innym razem jak Jola była u mnie, też tego nie nagrywałam, ale innym razem jak Jola była u mnie, nagrałam, bo jakoś wtedy uznałam, wrzucę to, miałam na to ochotę, ale to też nie znaczy, że ja będę się z kimś spotykała i cały czas nagrywała te momenty, ponieważ ten ktoś równie dobrze może poczuć się taki trochę, wiecie, no, przychodzi do mnie gość, chcemy spędzić ze sobą czas, a ja gdzieś tam nastawiam kamerę i wiadomo, nie? No nie, każdy z nas ma swoje życie prywatne i tak samo jak wy piszecie mi komentarze, ale też nie opowiadacie o sobie, no to ja uważam, że ja pokazuję więcej, no ale no, taka robota. Natomiast dużo rzeczy, które dzieją się poza tymi pogadankami, wy tego nie widzicie. No i wracając do tego kina, mieliśmy iść do tego kina, ale że seans był o 14 i o 20 i właśnie o 14 jechałam do Joli i w żaden sposób mi później nie pasowało, to stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie za tydzień. A na co? No nic fajnego nie było, ale leciała Piła chyba X. I tak mówię, kurczę, no poszłabym do kina, no nie ma na co, to pójdziemy na tę Piłę. Ona powinna jeszcze lecieć, chyba że coś będzie innego fajnego, zaraz sobie zerknę. No i nie wiem, teraz stoi to pod znakiem zapytania, ponieważ ja, jak będę źle się czuła, to nie chcę nikogo narażać, ale wiecie co, zawsze po takim przeziębieniu zostaje kaszel. I ten kaszel, nie, on się nie ujawnia nigdzie. Jak sobie siedzisz w domku, to tam sobie zakaszlesz. Ale jak pójdziesz w takie miejsce, gdzie jest cisza i słychać, wiecie, to po prostu głowa sama to robi. Sama tworzy ten kaszel. I wtedy siedzisz w tym kinie i zaczyna cię drapać w gardle. I po prostu wiesz, że wszystkim to przeszkadza i starasz się tego nie robić, ale im bardziej się starasz, tym bardziej chce ci się kaszleć. I jesteś taką osobą, na którą wszyscy po prostu psioczą, bo kaszlesz. Raz, że ludzie nie lubią, jak ktoś kaszle, bo to są zarazki, a dwa, że przeszkadza to w oglądaniu filmu. Więc jeśli będę się czuła dobrze, to do kina pójdziemy. A jeśli nie, no to niestety znowu nam przepadnie. No to świat się nie wali, to nie jest film, który bardzo chciałam zobaczyć. Na przykład nie byłam na Barbie, dobrze mówię, nie? Ten tytuł Barbie to chyba było dokładnie, nie tam nic do tego. Moja kumpela na przykład mnie bardzo namawiała, powiedziała, że jej się mega podobał ten film, a ja na ten film ochoty nie miałam. Jakoś, no to nie jest film w moim stylu. Już wolę zdecydowanie taką Piłę, ja w ogóle lubię, wiecie, horrory i tego typu filmy, niż jakieś takie w ogóle komedie romantyczne. Komedia musi być mega dobra, żebym się po prostu posikała ze śmiechu, ale komedia romantyczna albo jakieś takie romanse... Nie. O, romantyczne książki to lubię czytać, ale komedie i komedie romantyczne no po prostu mnie drażnią. Także ja wam powiem, że w kinie ostatnio nic fajnego nie leci, ja żadnych listów do M nie lubię, tych takich, wiecie, nie, to nie jest dla mnie. I ja najczęściej właśnie, najchętniej poszłabym na dobry horror. Ale tak jak sobie myślę, jak dawniej, słuchajcie, dawniej były naprawdę dobre horrory. Jak się jeszcze wypożyczało płyty na DVD, kurczę, tak te 20 lat temu, jaki film nie wypożyczyliśmy, zawsze to był jakiś horror albo thriller i on zawsze był dobry, zawsze był dobry. Pamiętam jeszcze po 5 zł były wypożyczenie filmu. A teraz Netflixy, inne duperszwańce, ja wam powiem, że no nie ma, wszystko jest takie jakieś jałowe, takie, chyba to się już wszystko, nie wiem, ludziom znudziło. Naprawdę ciężko jest o dobry, straszny film, a ja tak lubię, no. No, więc czekam na jakiś porządny, no jak się uda, to właśnie skoczymy sobie na Piłę.
zawsze coś musi pokrzyżować plany, ale wiecie co, ja tak uważam, że jeżeli gdzieś ma nas nie być, jeżeli gdzieś nie możemy dotrzeć, to znaczy, że ma nas tam nie być, że to nie jest to miejsce, gdzie powinniśmy się znajdować. Jeżeli wam nie odpali samochód, a chcecie gdzieś jechać, to może dlatego, żeby, nie wiem, uniknąć jakiegoś wypadku na drodze, bo wyjedziecie 5, 10 czy godzinę później. No i różne są takie sytuacje. Zawsze tak się dzieje, że gdzie jest coś złego, ktoś ma jakiś wypadek, jakby był 10 sekund później, to by tego wypadku nie miał, więc czasami naprawdę ktoś nad nami czuwa. I nie ma się co siłować z takimi rzeczami. Widocznie tak miało być.